Widział Twoich pięknych momentów, kiedy kochałeś, potrafiłeś kochać, kiedy przeciwstawiłeś się grzechowi, kiedy byłeś święty. On na krzyżu widział moje życie z tymi momentami, które bym Tobie nie opowiedziała. On widział Twoje życie i moje z tymi rzeczami, z powodu których do dziś się wstydzę. On widział życie z każdym najdrobniejszym, najgorszym Twoim i moim szczegółem, najgorszym grzechem, najgorszym błędem, najgorszą rzeczą, z powodu której się wstydzisz. On Cię widział. Spojrzał na to Twoje życie ze szczegółami, z tymi najgorszymi momentami i powiedział: chcę Cię. On nie widział Twoich najpiękniejszych momentów i powiedział: chcę Cię. On nie zobaczył Twoich tylko najpiękniejszych, On widział te najgorsze, z powodu których się unieważniasz przed Bogiem. I nie powiedział: okej, Justyna, nad tobą się zastanowię. Z powodu tego czynu zastanowię się, czy Cię chcę. On patrzył na te najgorsze moje momenty, o których Ty nie wiesz. I powiedział: chcę ją. Chcę ją. I przerzucił mnie na stronę nieba, bo umarł za mną. Rozumiesz, że Ty dziś rozpamiętujesz swoje grzechy. Ty rozpamiętujesz swoje najgorsze momenty. On już je rozpamiętał 2000 lat temu, raz na zawsze, i powiedział: chcę Cię w niebie. Taki mi wystarczasz. Takiego Cię kocham. Z tymi najgorszymi. Takiego Cię zaakceptował 2000 lat temu. To nie rozstrzyga się dziś. To nie rozstrzyga się dziś na Twojej modlitwie. To się rozstrzygnęło 2000 lat temu. On powiedział i nadał Ci wartość z tymi najgorszymi momentami, z powodu których Ty i ja dziś się unieważniamy. A On nadał nam wartość, nie Ferrari. Nie dał diabłu Ferrari za Ciebie. Nie dał miliarda złotych. On dał Syna i nadał Ci wartość największą, jaką mógł. Dał Ci wartość Syna, który był dla Niego umiłowanym, a Syn dla Niego był powietrzem. Dla Jezusa Ojciec o Nim oddycha. Twoja akceptacja przed Bogiem lub nie odbyła się 2000 lat temu, ona nie odbyła się dziś. On widział całe Twoje życie, całe wtedy. Powiedział: chcę go. Tak, z tym rozwodem chcę go. Z tym, co on uważa zniszczonym życiem, tak, jego potrzebuję. Z tym zmarnowanym życiem, tak, chcę jego. I nie zszedł z krzyża, widząc całe Twoje życie. I dziś już tego nie zmienisz. Możesz się przed nim unieważnić, ale to nie ma sensu, bo on już nadał Ci wartość uważnym Ciebie raz na zawsze. Dlatego rozpamiętywanie grzechów już jest za późno. Bo on nie widział 2000 lat temu i powiedział: chcę Cię. Ty już z powodu najgorszego grzechu nie możesz stracić wartości, bo on Ci nadał 2000 lat temu. Nie dziś sobie nadajesz i on Tobie wartość. I chcę, żebyś to pamiętał. Za każdym razem, kiedy jesteś przed Bogiem, Twoje grzechy latają Ci przed oczami. One latały 2000 lat temu. On nadał Ci wartość swojego Syna nieodwołalnie.